wszystkich witam przyjaciół i znajomych i po prostu przyjaciół sztuki, którzy tutaj przyszli. Bardzo cieszy mnie tak liczne grono. Chciałam powiedzieć może kilka słów o mojej mamie, która ja właśnie kilka słów. Pochodzi z Kielecczyzny, tam ją zastała wojna, ale już przed wojną, jak nauczyciel rysunku powiedział, proszę narysować dzieci na lodowisku, jak jeżdżą, to inne dzieci się wzięły do rysowania, a mama zaczęła przybierać jakieś tam wozy dzieci jeżdżących na lodowisku. Bardzo się to nauczycielowi spodobało, że ona chce to tak analitycznie do tej sprawy podejść. No i sprawy rozwijały się dalej stopniowo poprzez obrazy Chrystusa, twarze, które właśnie też jakieś zyskały tak duże uznanie i liczne zamówienia jeszcze bardzo młodej wtedy artystki. I po doświadczeniach wojennych, w czasie na robotach, później w Szwajcarii, krótki okres, trafiła na studia we Wrocławiu, potem do Sopotu i tam na Państwowej jeszcze wtedy Wyższej Szkole Sztuk Pięknych ukończyła, zrobiła dyplom i głównie w środowisku trójmiejskim tworzyła, malowała. Również malowała tkaninę artystyczną, biżuterię, srebro, bursztyn. Też się cieszyło to wszystko dużym uznaniem, powodzeniem. Jakoś nigdy nie brakowało chętnych na te unikaty.